W ten sposób Dani Alves wjechał na stadion olimpijski w Berlinie, tuż przed finałem Ligi Mistrzów. Przeglądając internet, trafiłem na polskiego kaskadera, który też podjął się tego zadania. A wystarczyło zjechać na luzaku, jak Lichtsteiner podczas tego samego finału. Dzień dobry moi drodzy, z tej strony Konrad Szymański. Dziś przyjrzymy się nieco bliżej temu, co dzieje się w tunelu i na korytarzach stadionu, czyli co robią piłkarze przed meczem. Naszą wędrówkę zaczynamy od autobusu, który podjeżdża pod stadion. Po kolei wychodzą z niego Ter Stegen, Roberto, Busquets i na samym końcu Gerard Piqué. Teren wokół autobusu potrafi być naprawdę pechowy. Przekonał się o tym także Mats Hummels, wracający z szatni. Gdy już uda się przemknąć z autobusu nieco dalej, wcale nie jest łatwiej. Tam czekają barierki, których ofiarą padł José Mourinho. Portugalski trener nie miał najlepszej passy. Pół roku później został zaproszony na mecz w hokeja w lidze rosyjskiej, gdzie miał symbolicznie rozpocząć mecz, rzucając krążek na taflę. I owszem, krążek wylądował, a wraz z nim Mourinho. Rok 2003, Bangkok. Mało brakowało. Mecz Realu z Getafe. Niestety tu nie udało się już wykaraskać. Sposobów na pokonanie przeszkody jest wiele, co zademonstrowali piłkarze Barcelony. Suarez, Messi i Alba przeszli przez barierki na trzy różne metody. Autobus za nami, barierki pokonane, idziemy dalej. Jeśli ktoś żuje gumę, może podzielić się nią z kolegami, jak Neymar. Neymar le dice, toma Luis Suarez. ¿Qué le ha dado? Toma, compañero. ¿Qué era? ¿Qué era? A ver, ¿qué era? Se lo saca de la boca. ¿Un chicle era? Recién masticado. Y dice, toma, para ti, toda la fama. Albo trochę się nią pobawić. Zdecydowanie największą frajdę z tego zajęcia ma Mesut Özil. Wracając do sytuacji z Suarezem, Urugwajczyk potrafi się zrewanżować, co nie do końca podobało się Neymarowi. W końcu jesteśmy w tunelu, który prowadzi nas prosto na murawę. Kogo tu możemy spotkać? Oczywiście dzieciaki, niejednokrotnie zafascynowane swoimi idolami.
jak na przykład dzieciaki z AS Romy, przybijając piątkę legendzie klubu Francesco Tottiemu. Włoski napastnik jest przyzwyczajony do tego typu reakcji. Spójrzcie tylko, jak wyglądało jego spotkanie z jedną z fanek. Niemalże bliźniacza historia miała miejsce z udziałem Zlatana. Gdy jego majestat objawił się młodym kibicom, ci, nie mogąc w to uwierzyć, zaczęli się szczypać. Tę sytuację widzieliście już w jednym z moich filmów, ale jeśli mowa o Szwedzie i dzieciach, nie mogło jej zabraknąć. Ale Ibra nie zawsze ma czas na pogaduchy. Niekiedy trzeba się jeszcze trochę rozgrzać, na przykład wyłamując drzwi. Wróćmy na chwilę do Mourinho. José wydaje się być idealnym materiałem na wujka, o czym świadczy chociażby jego podejście do chłopców od podawania piłek. Jednemu z nich podziękował za szybkie wznowienie gry, dzięki któremu Tottenham zdobył bramkę. 15-letni Callum został nawet zaproszony do klubu na obiad z całą drużyną kogutów. A tak José witał się z innymi dzieciakami przed jednym z meczów Ligi Mistrzów. Piłkarz Zenitu Sankt Petersburg, Artiom Dziuba, też lubi zaczepiać, lecz na swój sposób. Ale młodzi nie pozostają dłużni. Mały fan Chelsea postanowił wkręcić nie byle kogo, bowiem samego Stevena Gerrarda. Często piłkarze spotykają w tunelu swoich znajomych z reprezentacji, jak na przykład Kasper Schmeichel i Pierre Heiberg. Nadpobudliwy Vardy nie mógł tego nie skomentować. Pora na wyjście z tunelu. Oczywiście nie można zapomnieć o partnerze, o czym pamiętali Benzema i Ronaldo. Ostatnie poprawki. W końcu trzeba dobrze prezentować się na boisku. Po spotkaniu w dobrym tonie jest znaleźć chwilę dla fanów, którzy tylko czekają na zdjęcie, na przykład z Arsenem Wengerem. Co jeszcze robią piłkarze przed meczem? Grają w piłkarskiego pokera, jak Paweł Wszołek i Mateusz Wieteska, którzy wystąpili w najnowszym odcinku mojego quizu na drugim kanale. Jeśli chcecie zobaczyć, jak piłkarze Legii poradzili sobie w najnowszym odcinku quizu, wpadnijcie, teraz macie link na ekranie. Tymczasem dziękuję Wam za dziś i do zobaczenia następnym razem.